Nazywam się Justyna Górecka, mieszkam na Mazurach, gdzie prowadzę pracownię ceramiczną, w której wykonuję tradycyjne kafle mazurskie. Oprócz tego zajmuję się malarstwem, wszystko krąży wokół tematyki Mazur. Natomiast zostałam zaproszona przez Wejherowskie Centrum Kultury do poprowadzenia warsztatów związanych z inspiracją sztuką użytkową i folklorem Szwecji. I dzisiaj na warsztatach będziemy wykonywać przede wszystkim konika z Dalarna w różnych formach, w różnych kolorach, w różnych stylistykach, czyli w stylu skandynawskiego designu, typowo kolory szare, białe, czarne i tradycyjnego konika wielobarwnego. To będą koniki małe, duże, będą zrobione z gipsu, z gliny. Niestety nie jesteśmy w stanie zrobić z drewna, a tak właśnie tradycyjny konik był robiony. Natomiast myślę, że nasze koniki też będą bardzo piękne. Oprócz tego będziemy robić latarnie morskie, które są takim niesamowicie graficznym, charakterystycznym dla Szwecji motywem krajobrazu. I też zrobimy kilkanaście bądź kilkadziesiąt takich latarni, które potem na wystawie na Festiwalu Designu mam nadzieję, że będą stanowiły piękną całość. Koniki również będą, mam nadzieję, no, pięknie wyglądać. Taką grubość proponuję. Jak już wywałkujecie i zrobicie sobie tam wyrównacie sobie to cykliną, to albo ja mam tutaj gotowe, już takie wycięte, z których ja korzystam, tekturki do przecięcia, tak? Więc albo te, albo tam leżą tektury, żeby sobie samemu wyciąć. Linijki też wszystko mam, także jakbyście chcieli trójkąt czy inny kwadrat, to bardzo proszę. A te są tutaj moje, tak jak mam ten. Jak już się wytnie z tej, to już mamy gotowy kafel, żeby coś z nim zrobić. Na przykład możemy, i brudzimy to po prostu na potęgę, bo to się nic nie robi. Możemy sobie odcisnąć ślad, już mamy tego konika. W tak surowej glinie nie da się ryć. Czyli jeżeli będziecie chcieli ryć, to trzeba wziąć suszarkę i wysuszyć. Tą przynajmniej z góry, żeby to trochę... Tylko nigdy tak nie suszcie, jakbyście robili gotowy kafel, tak? To jest tylko do formy. Bo po prostu nie wolno przyspieszać schnięcia gliny, bo to się mogą przykre rzeczy robić. Raz, że wiruje, dwa, że pęka. Glina musi schnąć w swoim tempie. I im grubsza ścianka naczynia czy formy ceramicznej, tym musi to schnąć absolutnie w torbach, najlepiej w wilgotnym pomieszczeniu. Jeżeli mamy kafel tak jak moje, to jest zawracanie głowy. To sobie może schnąć gdziekolwiek, nawet przy piecu.